Rouser Squad Bar. To jest gryf do przysiadu, trójbojowy. Ma 240 cm, więc jest o 20 cm dłuższy niż standardowy powerlifting bar. Część chwytna ma 142 cm. Reszta odległości przypada na rękawy. Kołnierze są olbrzymie potężne i one też mają wpływ na toporną rotację, wytracenie pędu, co akurat w przypadku powerliftingu to jest plus, aby grywnie wpadał właśnie w nadmierną rotację i szybciej był wytracany spin. To jest jedyny na chwilę obecną squat bar, który jest cały nierdzewny. W rogu jest squat bar nierdzewny, ale jest tylko pręt nierdzewny. Stal to jest prawdopodobnie 420 Marten Z, 215 tysięcy PSI. Ten udźwig na tej średnicy, squat bary mają 32 mm średnicy, to jest w zasadzie nielimitowany. Ten gryf to spokojnie sobie będzie w stanie ciężary plus 400 znosić bez większego ugięcia i oscylacji. To jest gryf o podwyższonej sztywności. Jeżeli ktoś nie próbował nigdy na przykład klatki robić na takim gryfie, to radzę spróbować, jeżeli będzie okazja, bo ta średnica 32 mm to jest po prostu rewelacja, jeśli chodzi o chwyt, szczególnie jeżeli komuś nadgarstki na przykład wygina. To taka poszerzona średnica daje nieporównywalnie większy komfort przy wyciskaniu. No wiadomo, że nie polecę nikomu kupować squat bara do robienia klaty, ale jeżeli macie taką możliwość sprawdzenia, to się pobawcie, bo jest naprawdę spoko. I nie tylko do przysiadów można taki gryf wykorzystać, ale również jako akcesoryjny do robienia klaty. Właśnie taki zamiennik fat bara. Fat bara nie zastąpi, bo fat bar powinien mieć 45 mm przynajmniej, ale jest nieporównywalnie większy komfort i odciążenie dla nadgarstka. Pytanie, czy ktoś używając Texasa łapał przy kołnierzu. Jeżeli tak, no to ten gryf będzie ciut węższy. Ale większość osób to raczej standardowo, nawet jeżeli używa ponadgabarytowego chwytu, to już na monolifcie to nie wydaje mi się, żeby te 4 cm zrobiły jakąś różnicę. Na pewno to jest lepszy zakup niż zakup Texasa. Po pierwsze, to on wypada nieporównywalnie taniej, a dwa, on jest ze stali nierdzewnej, więc jest całkowicie odporny na wszelkie jakieś uszkodzenia estetyczne. Połowa kała mnie obejdzie, rdzewieś nie zacznie. Same plusy są z tego. Jeśli chodzi o stal nierdzewną, to ja jej nigdy nie polecałem do ciężkich siadów, ale te gryfy mają pogrubioną średnicę, więc tutaj kompletnie ten efekt się nie pojawi większego ugięcia i oscylacji ze względu na użycie stali właśnie wysokostopowej nierdzewnej. Ten ciut niższy moduł Younga nie zmieni pracy tego gryfu tutaj akurat. Ta średnica jest po prostu dominująca i nie będzie większych różnic względem Texasa na przykład. Wydaje mi się, że to jest lepszy zakup mimo wszystko niż pchanie kasy w body cups. Radełkowanie było oznaczone jako wulkan, ale to jest ewidentnie typ mountain. Jest bardzo wysoki i tak powinien być oznaczony. Nie ma żadnych błędów przy pierścieniach. Pierścienie są IPF-owskie na 81 cm plus 1 na pozycji centralnej. Też się gdzieniegdzie trafiają ukruszone zęby, ale mniej akurat niż na tym deadlift barze w tym jednym odcinku. Ale no, widać, że Rouser no, nie ma takiej precyzji radełkowania jak na przykład Samtec czy Eiko. Średnio sobie z tym radzą, ale trzeba przyznać, że trzyma mega. Naprawdę jest super ostra. Fabrycznie ręka wchodzi strasznie ciężko i się tucze. Nie nasmarowany dostatecznie. Pędu w zasadzie nie ma w ogóle. Obrót jest bardzo wolny, toporny. To przez ten kołnierz olbrzymi. Już taka uroda squat barów. Za pierwszą tuleją przeciwkurzową widać, że jest druga, mosiężna. I co ciekawe, to ona się nie obraca, jest wbita też na stałe. W środku jest względnie czysto, nawet jest stal nierdzewna, nie było żadnego opiłku ani innych paprochów. Trochę jest syfu z resztek smaru, który dość oszczędnie był położony. Ewidentnie jest za sucho tutaj było. Standardowy montaż na pierścieniach wewnętrznych.
I tu Leja z Mosiądzu na końcu, a z przodu druga. Pręt po zdjęciu rękawa. Trzeba będzie to nasmarować swoim smarem. Ja akurat Orlenu litówki używam. Tu już po przesmarowaniu mam tu fabrycznie. Na tym rękawie jednym było takie drobne coś jak bicie, przeskok taki, nie mogłem dojść w ogóle od czego to jest. Zamieniłem rękawy stronami, dalej to było, więc obstawiłem, że może pręd, ale po przykładem linijki metalowe posprawdzałem. Wszystko jest ok na pręcie, nawet gdyby był jakiś drobny odchył, to on by tego efektu nie dawał. W jednej tulei ślizgowej był taki karp, go spiłowałem skalpelem, ale przyczyną się okazała podkładka ta półksiężycowa jedna. Jedna strona była symetryczna i się zrobiło po prostu jajko. I ta podkładka o rękaw tarła i podbijała właśnie cały do góry. To nie zmienia faktu, że Roser po prostu sobie średnio radzi z konstrukcją rękawa. Tu dla porównania z Eiko, to jest podobne do Santeca, no to jest po prostu mydło. To są zwykłe tuleje ślizgowe, a to chodzi jak na łożyskach. Bez dźwięku, bez żadnego oporu. A na Roserze to się wszystko jednak tucze. Znaczy on się musi dotrzeć na pewno po paru tygodniach, no raczej miesiąca, bo skład bar to będzie rzadko używany. To się to dotrze i ustabilizuje, ale widać, że oni nie mają po prostu precyzji wykonania, zarówno na radełkowaniu, jak i na rękawie. I z tego powodu to ja do Rosera już na 90% nie wrócę. To co miałem wziąć, to wziąłem, bo to były takie sprzęty unikatowe, nie mają odpowiednika w innych fabrykach. Jak ktoś chciał kupić nierdzewny skład bar i devdit bar, no to nie ma, żeby był cały nierdzewny, łącznie z rękawem. Ale Roser po prostu jak dla mnie jest się. Gdybym miał zwykły gryw u nich kupić, to na pewno już bym nie kupił. Także nie polecę tej firmy. Uważam, że za bardzo jakość skoczyła, a oni najwyraźniej zostali od precyzji wykonania sprzed pandemii. Bo w tej chwili Chińczyki to naprawdę tak poprawili wszystko, że jest cała masa firm, gdzie sprzęt jest nieporównywalnie lepiej zaprojektowany i wykonany niż w firmach amerykańskich, łącznie z Aleiko. To nie ma w ogóle podjazdu, jeśli chodzi o precyzję wykonania na chwilę obecną. No, 3 lata temu to ja na takie rzeczy w ogóle uwagi nie zwrócił. Olałbym to zupełnie, ale już miałem do czynienia z lepszym sprzętem, już mam porównanie i widzę, że to nie jest takie, jakie powinno być za tą kasę, co zapłaciłem.